O kurde, bębenek znalazłem. Hej, hej, hej. Znajdujemy się dzisiaj na takiej dzikiej wodzie. Celem będzie Okoń, wyprawa spinningowa. Mamy koniec marca, marcowe. Będziemy nastawiać się dzisiaj na Okonie. Boczny trok, klasyczny spinning. No i tyle. Lecimy z tematem. Cel Okoń. Trwa montaż zestawów. Grześ już coś tam nakłada. Co nakładasz? A na razie wiążesz. Na razie wiążesz. Te przynęty mamy w ofercie w sklepie. Banjo większe. Dwa rodzaje banjo, relax banjo mniejszych. Takie fajne raczki, które też możliwe, że będziemy dzisiaj testować. No i tutaj cała gama przynęt. Montujemy i lecimy. Łowimy sobie w grupach dwuosobowych. Mamy koronawirusa, więc tylko w dwie osoby możemy się poruszać, ale nie tyczy się to rodziny, a wszyscy Polacy to jedna rodzina. Dawaj Manik, to już się kameruje. Ogromny okoń. Ryba sezonu. O kurde, okoń olimpijczyk. Patrzcie, proszę Państwa, jak w pięknym stylu odpływa. Na to! Kurde, coś się... O, dobra. Na paprocha małego. Patrz, nie w tą stronę. Poszedł. Szybcy i wściekli. Jest Adam z drugim okoniem. O właśnie, dobrze, że tło robisz. Taki nieduży, takie właśnie na lodzie łapaliśmy. Biorą, giganty. Brawo. 2-0. A kiedy ty złowisz? Fioletowy. Co to? Co to jest? Banjo, aha. Jaka to? Jak ta twoja rymowanka się nazywała? Kiedy wędkać nie może, banjo dopomoże. No. Na razie na coś takiego próbujemy. Czerwony twister, a potem tajna broń będzie, na to nic nie weźmie. Wiecie, kogo to klocki? Dajcie znać, jak wiecie, bo ja nie wiem. Nesquik. Wziąłeś mi twoje jedzonko. Nie jem płatku. Ale zjesz klocki. Jest Grzesia z okoniem. Gdzie wędkarz nie może, tam banjo pomoże. Tak. Okoń duży, jak widać, bardzo duży, ale jest ryba. Dzisiaj nie chodzi o jakieś wielkie konie. Tak, pokaż go jeszcze, zaprezentuj. Dzisiaj nie chodzi o wielkie konie. Jak się nastroszył. Czekaj. Taki coś. Kurczę, jest to prezentować, no nie, gościu? Ale jaki gruby, jak na takie... Taki oto okoń. Zobaczcie, jaki gruby. 10 cm, nie, mikroman, nie, dziwna bym miał mikro. Ale patrz, jaki gruby. Koniec marca jest. No jest gruby, to prawda. I to bardzo. No ja cię, tych gum stawić się nie chcę. No dobra, Grzesiu, do wody tego potyczaka. Cześć, ja go rzucę tam dalej, to kawałek, aby mnie nie odpędził. No, ułożył się dobrze, super, utluję. Jak widzicie, te okonie nie są wielkie. Na plagi egipskie. Co? Na co czekać? Na plagi egipskie? Na plagi egipskie, już pierwsza jest koronawirus. Na banjo się skusił, jest to chyba jedna z najskuteczniejszych przynęt na okonie, bo eventkarstwo.pl, na który kanał zapraszam. Też na te banjaki dużo tych ryb łowi, okoni. Nie tylko takie małe, jak my tu łowimy, ale też i większe biorą. Jesienią tutaj fajnego okonia, mówiłem, gdzie macie zdjęcie, nawet filmik był stąd. Lecimy dalej, próbujemy. Tutaj jest taka fajna zatoczka i te ryby tutaj o tak biorą i przy samym brzegu, tutaj po środku nie chcą brać, tam jeszcze nie byliśmy, ale tutaj taka fajna zatoczka jest i z tej zatoczki tutaj to sobie biorą. Normalne, bo jest, są trzciny, są ziele, tam należy szukać tych ryb. Bo wiecie, wędkarstwo to taka gra, Grzesiu za złowienie jednego konia odblokował nowego itemka, wodery odblokował. I teraz idzie w woderach łowić, będzie miał lepszy dostęp do miejscówek. Kurwa, mnie żaden okoń nie wciągnął. Nie, no może cię nie wciągnie, tu jesiotrów nie ma.
No, bo Kacpra kiedyś nagrał w łowisku kamień. I ja się to wciągnął do wody. I aż po szyi tej wody miał i całe wodary zamoczone. Żeby tylko pierwsza para, drugą parę też potem zamoczył. Bo prawdziwy wędkarz to wojownik trzciny. Nie? No. Takie manewry. Ostatnio oglądałem ten odcinek z zawodów majowych. I co? Co Kuba wchodziły do wody. Wody po karpia. I też było, może wojownik trzciny. Tak. Teraz to ja oko nie będę łowił. My tu wszyscy na boczny trok łowiliśmy na żyłki, Adam na plecionkę. Łowiłeś tylko na plecionkę, czy właśnie flukarbon dowiązywałeś? Flukarbon zawsze dowiązuje, tak? Na okonia. Na szczupaka to, no to łowię, wolfram daje na plecionkę i ten. I wiąże na plecionce bezpośrednio, no ale na okonie to zawsze daje flukarbon. Za długi ten przepon był flukarbonowy? A zaraz ci pokażę. No robię tak z 50-60 cm do 70 tak, nawet. Trzy okonie tak złowiłeś? Czy dwa? Tak, ale na dwa, na bocznym troku tak, jeszcze na bocznym do tego. A na flukarbonie? Tak. Aha, takie coś. A my na żyłki klasycznie. No, różne są sposoby. Twój skuteczniejszy na razie. To może się spisać, bo fajnie wygląda. Mała czebureczka, ile? 2-3 gram? 4 chyba. 4. A grawka z krętlikiem, no i... Jak ryby nie biorą, trzeba kombinować. Tak, dokładnie tak jest. Trzeba bawić się sposobami prowadzenia, prezentowania przynęt. No to na którą przynętę najwięcej ryb łowiłeś? Najwięcej okoni? Ciężkie powiedz pytanie ci powiem. Przynętach. Na pewno wszystko paprochy. Na paprochy najwięcej, a kolorki takie? Zielony, o taki, taki zielony, o ten zielony z kolorowym brokatem stęczowym. Na pewno banjo. Też było łowione na banjo. Na to banjo pamiętam sporo okoni, na ten jeden kolorek złowiłem. I szczupak nawet wpadł jako przyłów. Ten kolorek też taki podobny do tego koloru ikry, jak to ty mówisz. No, podobny. O, nawet dwie sztuki takich samych mam. Co tu jeszcze było łowne? Na tego złowiłem dużego okonia, takiego ponad 30 cm. A na te woblerki łowiłeś, czy niektóre? Bo widzę, kilka masz. Tak, łowiłem na te woblerki. Te kleniowe, na klenie się musiał kiedyś wybrać. Tak. Klenia w sumie. To jest salmo, to jest taki po wzorze pamiętam. Biedronka też salmo. Biedronka też salmo, a to już nie pamiętam. Zaraz powiem zresztą. Jakiś żuk. Tu pisze Hunter. To coś było. Pamiętam, że to bromba się nazywa. No, brutówki nie łowisz pewnie za bardzo. No, brutówki nie łowię, kiedyś łowiłem. Tu mam jeszcze te mikro jigi. To na kotarnie, pamiętam, były pane wdręgi i okonie. Tak, wdręgi i okonie. Złowiłem nawet kiedyś lina na nie. O, to ciekawe. Jakiś większy, malutki? Nie duży. O, to nie wiem. Jak ryby nie biorą, to trzeba zmienić taktykę. I teraz na bocznym troku dałem sobie dwa robaki. I będziemy łowić na robaki na spinning. Zobaczymy, czy coś weźmie, czy nie. Na wodzie PZW nie możemy tak łowić, ale to nie jest woda PZW. Więc możemy. Jak prowadzę tego robaka na bocznym troku, zarzucam, chwilę sobie czekam i robię kilka takich uderzeń wędką szczytówką. Czekam, aż opadnie, podwijam kołowrotkiem. Teraz nie podwinę, bo jedną ręką nagrywam. I potem znowu kilka takich niedużych uderzeń, aby ten robak fajnie tak falował. Aby zarobić, trzeba być obrotnym. Aby połowić, trzeba kombinować. Nie brały na banjo, u mnie przynajmniej nie brały, tam chłopaki połapali. Nie brali na twistery. Założyłem sobie robaka czerwonego i mam swojego okonka. Jest. Na robaczka się skusił. Jeśli nie zawsze łowicie na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego, łowicie na takich dzikich zbiornikach jak my tutaj, to warto. Podczas łowienia okoni założyć sobie robaczka, powoli go zwijać, bo może trafić się okonek. Tutaj te okonki nie są duże, ale nie chodzi nam o duże okonki. Chodzi tylko o dobrą zabawę i o coś, o połowienie czegokolwiek. Tak bym powiedział.
do obiektywu wystawiamy, aby był jak największy. A tam się zagrzebał, nie wiem czy widzicie. Siedzimy sobie w trzcinach. Idziemy w tamtą stronę, tutaj jest fajny pas trzcin. Tam jest taka wypustka z trzcin zrobiona jakby. Wejdziemy gdzieś tam. Nie wiem czy widać dobrze, czy postawię kamery. Wejdziemy gdzieś tam i będziesz rzucać o tak. Ruszamy. Trochę ryzykownie, bo tu muł jest trochę. Jest po pas wody. Ale czego się nie robi dla ryb. O, chłopakom od razu z trzciny wszystkie ryby wypłoszę. Będą sobie łowić. Amur! O kurde, bębenek znalazłem! No! Bębenek! Ale nic nie ma! No wyjmuję, ale duży! No, o kurde, znaleźliśmy jakieś kusole. Ej, ten dziadek! On tu łaził wodery. Niedawno zarzucony, bo nawet ryby nie ma. Dawaj z tym. Zdjęcie zrobimy miniaturkę. Zobaczcie państwo, co Grzesiu znalazł. Chodź z tym, dawaj z tym. Zdjęcie zrobimy masz miniaturkę. Ale jaja. Ale bęben. Mi się wydaje, że ten dziady, ten facet niedawno przyjechał, chciał go ten połowić i wyjąć ten... A my byliśmy i nie chciał wyjmować narzędzi kłusowniczych przy nas. No, idę do ciebie. Ale jaja. Czekaj. Patrzcie, jakie Grzesiu znalazł znalezisko. Nieładnie. Ale i tak nic nie ma pusto. No. Nie, to nie jest jakieś takie narzędzie, gdzie ci duże ryby wykusujesz. To ja bym powiedział, że to bardziej według... Nie, to można się nie zgodzić. Że jest to bardziej ala podrywka, bo tutaj małe rybki wchodzą. Też nieraz z takim czymś się spotkałem. Nawet sam taki miałem, bo też kiedyś znalazłem. Ale zimno. Ja to używałem do łapania żywczyków, tylko ja miałem o wiele, wiele mniejszy. Tam takie malutkie rybki wchodziły. To jest większe, może największe ryby. Rafał Mięsiusz. Ale patrz kurde, tutaj jest taki... Nie zabijałem tych ryb, to złapałem, tylko żywczyki miałem. Tu jest taki jakby ten, przesunek tak, tak, w tak. Nieźle, czekaj, to ci wygaszę. Gratuluję Grzesiu, kurde, największa zdobycz. Czyli na FPB. No, nie no, w długości? Czyli ale jaja. No brawo, czekaj. Na ryba mimo było, że się nie spodziewamy, to naprawdę wiele fajnych przygód możemy przeżyć. No i tutaj Grzesiu znalazł ten bębenek. Ale nie tylko bębenek mamy, mamy jeszcze inne znalezisko, które Adam odkrył. Co to jest sarna? Zaraz je zobaczycie. Chupakabra. Chupakabra. Ale ktoś... O kurde, co tu się działo? Lew dopadł. Masakracja. Gdzie jest reszta nóg? Kurde, właśnie, dwie nogi. Dawaj na żywca. Na żywca, na suma. Co bym wziął? A może to jakieś nieudane eksperymenty genetyczne? Ale jak ty poszarpane. No. Koronawirus. Zbiera żniwa już pierwsze w postaci zwierząt. Jak pierwsze, kurde, borsuk był pierwszy. Aha, dobra. Adam widzę jak ja na robaki będzie łowił. Szuka swoich. A to prawdziwa rzeczywistość na dzikich wodach. Nie jest to zbiornik PZW, więc jak widzicie, łowiska to czasami wysypiska. Bartek przyjechał skuterkiem do nas na rybki. Powiem wam, że aż się zatęskniłem za swoim skuterem, który został rozbity i w tym roku też trzeba będzie kupić skuter, bo było wiele przyjemniej dla mnie się jeździ skuterem, motorem, aniżeli samochodem. Samochodem nie lubię jeździć, nie ma takiej przyjemności. No, a czym wy jeździcie na ryby? Dajcie znać. Rowerem, piecholotem, samochodem, tramwajem, pociągiem. Ankieta u góry, zaznaczcie, zobaczymy. Najwięcej pewnie z was samochodami jeździ. Ale tak z ciekawości, macie ankietę u góry, zaznaczcie czym jeździcie na ryby. Dobra, uciekamy teraz na drugi zbiornik, lecimy na inną wodę. Wyprawy spinningowe mają to do siebie. Czy możemy te zbiorniki zmieniać 2-3 godziny, nie ma brania, albo mało brania jest. To możemy sobie lecieć na inną wodę. Wodę to nie są zasadki karpiowe, gdzie się rozłożymy i siedzimy w miejscu. Kolejne znalezisko. Nie no, nie, to fajnie tu się dzieje, fajnie, fajnie, fajnie. Tu chyba niczego nie brakuje. Teraz jesteśmy na dzikiej żwirowni
i będziemy próbowali coś złowić na żwirowni. Zaraz wam pokażę, jak chłopaki łowią, pokażę wam, kto na co łowi. Ja będę zaczynał od robaków na troku. Grzesiu, ty na co będziesz łowił? Na boczny trok? Adam? Na razie trzeba. Pokaż tu swoje, pokaż jeszcze. No dobra, za późno. A Bartek na co będzie łowił? Zwykły twisterek na razie. Aha, czyli klasycznie. Znaczy tak. Po prostu na główce jigowej. Tak, każdy inaczej. Klasyka. Każdy, no każdy inaczej, bo ja na robaki będę łowił. Fajny cypelek tu mamy. Bardzo ładna woda, bardzo ładna miejscówka na nockę by tu była. Kiedyś można się wybrać. No ale co, jak tu pewnie karpi za bardzo nie ma. A tak na inne. Liny karasi. Na przykład na żywca. O! Na żywca i powozić. Ale to sondacze nie ma. Ale szczupak jest. No szczupak niby jest, ale w nocy taką, no bierze, ale słabo. Ogólnie jest straszna głębina. Są podobno tak? Jest żawy pozdychały. A no faktycznie, ale jaja. No i Bartek ma swoje znalezisko. O kurde. Ale co tu się odwaliło? Pandemia. Pandemia, koronawirus, żabowirus. Patrzcie, ile żab. Czemu? Dajcie znać, jak ktoś wie. Albo co myślicie? A wy co myślicie o tych żabach? No, od braku powietrza padły. Nie? No ale lodu nie było, no to by nie mogły tak paść. No był lód w sumie. Ale... Ale ty patrz, one mają na dół łby podpadane. No właśnie. Ale to już wiesz, mogły się... Ale patrz, kurde, no... Tutaj część jedna, tutaj głowa. Poskładasz, ziomek? Puzzle. Kurde, dzisiaj to w ogóle wszędzie te puzzle. I sarny rozwalone. Ale... Żaby rozwalone. Złapałem, śmiesznie. Pokaż. O, kawałek puzzla tam masz, brawo. Pokaż. Nie, kawałek patyka jakiegoś. O, patyka, no kwadek faktycznie. Adam mówi, na, pokaż co to jest. Jakaś taka, to jest z imitacja tego. Robaka. Z Water Kinga. Water Kinga, mhm. Na ceburaszce. Dobra. Parę żółtów, zaraz zmieniam. Tu głębina mówicie, tak? Ogólnie wszędzie jest głębina, tam gdzie widać te trzciny na środku jest wypłycenie, bo tam sobie chodziłem, wody po kolana. A dlatego właśnie wypłycenie, bo tam trzciny też rosną i widać. Tam jest taki pomościk, to przy pomoście od razu masz spadek do 2 metrów. O, no taka prawdziwa żwirownia. Skakaliśmy z Bartkiem latem. Prawdziwa żwirownia. Matka natura kontra człowiek. Śmiecie w kwiatkach, albo kwiatki w śmieciach. O, nawet mamy łóżka nad wodą. Patrzcie. No, ty ile nie jesteś, nie łowisz, nagrywasz tylko. No, tu chyba dobrze, byś miał materiał. Patrzcie. Jak tak, to mówi nagrywasz. Nie no, dobrze, ale mi chodziło, że lenie jesteś, no to się możesz położyć. Dziwne, że teraz dopiero zarzuciłeś, to pierwszy twój rzut od 20 minut pewnie. Bo nagrywałem. Przez 20 minut. Nie no, dobra, brawo Grzesiu, nie no, dobrze. O. Starana woblerka będzie. Pokaż. Grzech oczy. Okoniowego. Zróbcie kaliber. Gruba artyleria. Czuć tą wiosnę, czuć ten powiew. Wiosna zaczyna się zielenić. Mamy końcówkę marca. Tutaj chyba jakaś wojna była. Flagę białą wywiesili. Poddał się ktoś. Lecimy na grubo. To co jest nielegalne na PZW? Legalne za dzikiej wodzie. Pokaż, przy twarzy pokaż. Cześć, zdjęcie zrobię. No, nie da się podczas nagrywania zrobić? Da się. No. Ryby nie chcą brać, to ja wezmę. Ognisko sobie, przerwa w łowieniu, trzeba patyki na kiełbaski znaleźć, mam nóż, będę zbierał. Chłopaki poszli po kiełbaski, Grzesia z Rafałem do samochodu i swoje zaopatrzenie kulinarne. Bartek nosi drzewo, a ja będę wycinał patyki na kiełbaski. Tu o, widać, ktoś wycinał już na ognisko. Ale nożem to ja tu dużo nie zdziałam. Później się tylko pozaostrza nożem. Będzie elegancko.
Na co to jest? Na kiełbasę? No. Taki krótki? Ten jakiś krótki, wyszedł dla Grzesia będzie. Ten na dłuższy tu leży. Może i do szkoły to się nie ma, ale z plecakiem to się chodzi. Zamiast książek mamy kiełbaski, przynęty spinningowe. Nawet kulki się znajdą. Nawet kulki się znajdą i takie tam. Będzie ognisko, Grzesiu patyka poszły, poniósł. Tam chłopaki zbierają patyczki na ognisko. Zrobimy sobie klimatyczne ognisko na rybkach. No. Czasami mam wrażenie, że aż za dużo na tych filmikach odwalamy troszkę. No ale czego spodziewać się po chłopakach 16, 18, 20, 20 paroletnich. Trzeba korzystać z życia, dobrze się bawić. Tyle. I trzeba być sobą. Naturalnie wszystko leci. Wędka z robakami zarzucona. Tu patyczki, nawet mamy kurcze siedzenie. I stos śmieci, tak to jest na dzikich wodach. Nie mamy reklamówki, aby sprzątać czy coś. Ciekawego na ognisko. Grzesio bardzo się wysila. Pychotka, na rybach smakuje najlepiej. Którego kwietnia? No, znacie to? O partyzjanu. Z Rio? No. Potem będą takie dymy, że chuj. Kurwa. Patrzcie, takie zajebiste warunki, jak niewiele trzeba. Gdyby tu przyjechać na nockę na kartę. No, jeszcze fajnie by było, nie? Kurde, imprezę bym rozkręcił, fajnie by było. No, nie? I patrz, akurat z tego stanowiska to wypłycenie na środku. A, no i tu jeździmy wozić, pontem by się wzięło, tam by się wywiozło. Jest gdzie obławiać. I tak to leci na tych rybach podczas tych naszych koronawirusów. I koronaferii, nie? A z takich to ta, DR-ka. Kończymy połowy. Wpadło, cztery okonie, ty dwa. Ja dwa. Ja jednego i Grzesiu jednego. Znaleźliśmy sarnę martwą. Znaleźliśmy bębenek dla... Tak, Grzesiu znalazł, Adam znalazł sarnę. Było fajnie, było ognisko, było klimatycznie. Bartek znalazł dachłożaby. Bartek znalazł dachłożaby, każdy coś tam znalazł. Ja znalazłem wiadro. Poszukiwacze przygód. Tak, poszukiwacze przygód. W tym filmiku to tyle. Standardowo zapraszam w linki podane w opisie i do następnego.